Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. I jako kredytor online chciałam Wam pokazać z ekonometrii w programie Gretel problem sezonowości. Sezonowość, jeżeli przykładowo mamy dane kwartalne i zrobimy dodawanie i periodyczne zmienne zero-jedynkowe, to do bazy dopisuje się nam w przypadku sezonowości kwartalnej cztery zmienne, które tak jak ładnie w definicji są zapisane, wykazują jedynkę dla pierwszego kwartału w przypadku pierwszej zmiennej, a dla pozostałych mają 0. Każdy kolejny tutaj z tych wskaźników sezonowości traktujemy jako zmienną. I ta zmienna wykazuje na przykład jedynkę tylko dla drugiego kwartału, jeżeli mówię o drugim kwartale, pozostałych powiedzmy pod okresach przyjmuje 0. I tak samo jest z pozostałymi, czyli jeżeli podejrzymy tą bazę, do 2 lat się ograniczając, widzimy, że ta jedyneczka schodzi w dół i wszędzie dookoła są 0. Postać sezonowości Wy możecie oczywiście mieć inną, może ona być skrócona do 3 zmiennych, które będą reprezentowały sezonowość kwartalną, jak najbardziej. Ja tylko Wam chciałam pokazać jeden szczególny element. Jeżeli podejrzewacie, że Wasza zmienna może posiadać efekt sezonowości, czyli najlepiej podejrzeć wykres danej zmiennej. Tutaj widać takie stałe wahania, które na przykład pojawiają się ciągle w tych samych podokresach, czyli na przykład gdzieś na początku roku zawsze mamy szczyt, potem jest dołek, znowu szczyt, dołek i znowu jest szczyt. Czyli może zachodzić sezonowość, bo graficznie nam to wychodzi. Jeżeli ja tutaj albo tutaj kliknę model, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i chcę zbudować model, gdzie Y będzie zmienną objaśnianą. Do modelu dołożę dowolne, oczywiście sensownie powiązane zmienne objaśniające. Na przykład zbudowany model może już być dość wysokiej jakości. Współczynnik determinacji w miarę umiarkowany wysoki, ale jedna ze zmiennych nieistotna statystycznie, bo posiada wartość P powyżej 5%. To jest jeden element. Drugi element to, że jeżeli na przykład mamy mniej zmiennych, których by nie było, a wiemy, że zmienna może wykazywać sezonowość, warto ją dołożyć do modelu jako zmienne objaśniające. Czy przy sezonowości kwartalnej jako 3 czy 4 zmienne nie ma to znaczenia. Kwestia tego naszego zapisu matematycznego. I teraz należy pamiętać o jednym szczególnym elemencie. U nas przy tym konkretnym zadaniu każdy ze wskaźników sezonowości, wiem, że powinno być ich 4, ale Gretel sam wyrzucił zmienną czwartą jako zbyt silnie współliniową z pozostałymi zmiennymi. I teraz, jeżeli analizuję sezonowość w formie tych 3 zmiennych i każda z nich posiada wartość P powyżej czy poniżej 5%, to jest wszystko super. Sezonowość w tym modelu jest istotna. Sezonowość kwartalna, czyli powiedzmy to zjawisko sezonowości w sposób istotnie wpływa na sposób kształtowania się Y. Ale załóżmy teraz taki przypadek, że tutaj wartość P jest powyżej 5%, czyli jest źle. Tu jest powyżej też 5%, czyli jest źle w przypadku wskaźnika sezonowości na pierwszy kwartał i na drugi. Ale jeżeli choćby w tym jednym trzecim wartość P jest poniżej 5%, czyli już się pojawiają 2 lub 3 gwiazdki tutaj, a wartość P jest niska, to my w tym momencie nie możemy powiedzieć, że sezonowości w tym modelu nie ma, bo jest sezonowość. Jest taka prosta zasada. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Śmieszne? Może, ale to działa.
Zasada z sezonowością jest taka, że musimy pamiętać o tym, że choć jeden ze wskaźników sezonowości musi być statystycznie istotny, aby sezonowość w modelu była istotna. Czyli czy ja mam istotny jeden wskaźnik sezonowości, czy dwa, a może trzy, to nie ma znaczenia, choćby jeden musi z nich być istotny statystycznie. I w innym przypadku tutaj sezonowość ulegałaby całkowicie odrzuceniu, wyrzuceniu. W tym modelu sezonowość, jak widzimy, porównując do modelu tutaj sąsiadującego, po dołożeniu sezonowości współczynnik determinacji wzrósł z 77% aż na 97,5%. No jest to poziom już zadowalający, dość wysoki. Nie jest to model jeszcze najlepszy, bo zmienna piąta statystycznie w takim zestawie zmiennych objaśniających jest nieistotna, więc jeszcze trzeba, powiedzmy, ten model dopracować, ale jest już wskazówka, że współczynnik determinacji wskoczył na wyższy poziom, a błąd standardowy reszt spadł z 20,5 na 7 po przecinku. Co mi to daje? Ano daje mi to, że jakość tego modelu znacząco się poprawiła. Także pamiętajcie, jak bada się sezonowość, kiedy ona jest istotna. Nie można wyrzucić jednego elementu sezonowości. Albo cała sezonowość jest w modelu, albo całość wyrzucamy. Czyli nie może być tylko wskaźnik na przykład sezonowości na pierwszy kwartał być istotny, a dwa pozostałe wskaźniki wyrzucamy z modelu, bo wydaje nam się, że są nieistotne. Albo wyrzucam całą sezonowość, albo całą zostawiam. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.